Bajkowisko.pl zaprasza. Dla bajkowiska bracia Grimm Kopciuszek. Czyta Joanna Węgrzynowska. Za górami, za lasami, hen daleko mieszkała na wsi zamożna wdowa z dwiema córkami i pasierbicą. Córki nie były ładne, ale chciały się wszystkim podobać. Zaniedbując gospodarstwo i prace domowe, cały swój czas spędzały tylko na strojeniu się przed lustrem. I do wszystkich czynności nieustannie potrzebna im była służąca. Do prania i prasowania sukien, czyszczenia bucików i czesania włosów. Całą pracę musiała wykonywać za panienki ich przyrodnia siostra, zwana Kopciuszkiem. Matka, pomimo zamożności, nie mogła podołać wydatkom na wszystkie potrzeby swoich córek. A że psuło jej to humor, pastwiła się więc nad nieszczęsną pasierbicą, która dość często otrzymywała od niej potężnego szturchańca. Kopciuszek była bardzo ładną, smukłą i zgrabną dziewczyną, ale ponieważ często przebywała w kuchni, zmywała garnki, szorowała schody, zamiatała, zdarzało jej się, że była umorusana jak żebraczka. Miała okopconą buzię i dlatego siostry przezywały ją właśnie Kopciuszkiem. Przezwisko to tak się z nią zrosło, że nikt inaczej już do niej nie mówił jak Kopciuszku daj, Kopciuszku zrób, Kopciuszku przynieś. Dziewczyna w końcu sama zapomniała swe imię. Nigdy jednak nie pogodziła się ze swoim losem. Czuła, że dzieje się jej krzywda i nieraz myślała sobie, że chciałaby żyć inaczej. Kopciuszek miała jednak złote serce. Z pokorą znosiła doznawane przykrości, dogadzała nie tylko macosze i przyrodnim siostrom, ale pamiętała też o domowych zwierzątkach, nawet o głodnych ptaszkach za oknami domu. Zawsze dzieliła się jedzeniem z chorymi, umiała tak się przysłużyć, że wszyscy wokół wychwalali jej dobroć. A że dobrzy ludzie zawsze otrzymują nagrodę na tym świecie. Niekochana przez siostry i macochę, dziewczyna zdobyła sobie potężną opiekunkę w postaci jednej z czarodziejek. Pewnego dnia monarcha państwa, w którym działa się ta historia, postanowił ożenić swego syna. Książę Krasnolicy miał wybrać żonę spośród dziewcząt z całego kraju. Wszystkie panny zostały zaproszone wraz z rodzinami na wspaniały bal. Przy rozsyłaniu zaproszeń nie pominięto również macochy i jej trzech córek. Kopciuszkowi serce się z żalu ścisnęło, gdy macocha oświadczyła, że na bal zabierze ze sobą tylko dwie córki, a Kopciuszek zostanie w domu. Siostry wyśmiały Kopciuszka i po prostu pojąć nie mogły takiej bezczelności z jej strony, żeby taka służąca im chciała dorównać. Cóż było robić? Kopciuszek zmartwiła się, ale że miała dobre serce, zaczęła pomagać siostrom w przygotowaniach do balu. Kiedy już panny były prawie gotowe, kiedy z liczby kilkunastu sukienek wybrały najpiękniejsze, Kopciuszek, widząc, że i dla niej jeszcze znalazłaby się piękna suknia, spytała macochy: – Mamusiu, weź i mnie na bal. – Ach, brudasie jeden, co ty sobie wyobrażasz? – odfuknęła macocha i uderzyła dziewczynę w plecy. Pójdziesz, ale najpierw z tego popiołu wybierz mak do czysta. Mówiąc to, wsypała do popiołu mak, wymieszała razem i postawiła przed zapłakanym Kopciuszkiem. Po wyjściu macochy Kopciuszek zaczęła wybierać mak, ale robota była tak ciężka, że i za rok by jej nie skończyła. Usiadła więc pod oknem i zaczęła płakać. Nagle karmione przez nią codziennie gołąbki zastukały w okno i powiedziały: – Wpuść nas, wpuść, Kopciuszku, to ci pomożemy. Dziewczyna wpuściła do kuchni gołąbki, które natychmiast powybierały mak z popiołu i wesoło gruchając odfrunęły na dziedziniec. – Mamusiu, droga, mak już wybrany! – zawołała dziewczyna. – Pójdę na bal, pójdę! – Co? Ty na bal? A kto by cię tam wpuścił? – zadrwiły z niej siostry. Widocznie matka wsypała ci za mało popiołu i maku, rzekły i dosypały więcej. I jeszcze raz oknem wleciały gołąbki i mak z popiołu wybrały, a widząc płacz dziewczyny, szepnęły jej na pożegnanie: niech sobie jadą, a ty bądź spokojna. Będziesz na balu, już my ci w tym pomożemy. Kopciuszek spojrzała wdzięcznym wzrokiem za ptaszkami, siadła pod piecem, zamyśliła się i zmęczona pracą usnęła. Nagle zerwała się na równe nogi. Przed jej okiem zabłysnęło coś złotem i srebrem. Jakaś nieziemska postać stanęła na środku kuchni. Była to wróżka, młoda i piękna. Trudno było oderwać od niej wzrok.
Całą jej postać otulał niebieski płaszcz, a w ręce trzymała czarnoksięską laskę, którą dotknęła Kopciuszka. Pójdź ze mną, Kopciuszku, rzekła słodkim głosem. Ubiorę cię i wyślę na dwór królewski. I wróżka wnet wyczarowała piękne szaty, tak cudne, że cudniejszych nie było na świecie. Pantofelki były jakby szklane, zrobione z samych diamentów. W jednej chwili, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, dziewczyna została umyta, ubrana i umalowana. Sama wróżka zawołała nawet – ach, jakaś ty piękna! Przed dom zajechał śliczny powóz, zaprzężony w cztery cudnie przybrane ogiery i już dziewczyna miała do niego wsiąść, gdy wróżka powiedziała – pamiętaj, że musisz wrócić z balu do domu przed północą. Wtedy czary stracą moc i wszyscy na sali balowej zobaczą cię obdartą i brudną. Będę pamiętała, powiedziała dziewczyna. Żywo wsiadła do powozu i pojechała na bal. Bal był największą uroczystością, jaką król wydał kiedykolwiek w kraju, ale i okazja była wyjątkowa. Jego królewska wysokość, książę następca tronu królewicz Krasnolicy, wybierał sobie żonę spośród najpowabniejszych panien królestwa. Żadna jednak nie podobała mu się aż do momentu, kiedy ujrzał naszego ukochanego Kopciuszka. Właśnie w chwili, gdy tańce miały się rozpocząć, piękna nieznajoma wkroczyła na salę balową i od razu zwróciła na siebie uwagę wszystkich. Królewicz, patrząc na nią, bladł i rumienił się na przemian. Tak bardzo był oczarowany. Gdy poprosił Kopciuszka do tańca, już był w niej zakochany. Zaczął ją wypytywać, skąd przybywa, ale dziewczyna uśmiechnęła się tylko, ani jednym słowem nie zdradzając swego pochodzenia. Macocha i siostry wpatrywały się w nią z podziwem i zazdrością. W ogóle nie poznały Kopciuszka. Czas upływał niepostrzeżenie. Kopciuszek spojrzała na zegar. Do północy brakowało zaledwie 5 minut. Przerażona dziewczyna wysunęła się z rąk królewicza i wybiegła na dziedziniec do swego czarodziejskiego powozu. Niestety biegnąc, w pośpiechu zgubiła na progu jeden ze swych szklanych pantofelków. Zaledwie weszła do kuchni, było już parę minut po północy. Usiadła niby do zadanej roboty i wkrótce doczekała się powrotu z balu sióstr i macochy. Siostry, chcąc pochwalić się przed Kopciuszkiem, zaczęły opowiadać o cudnej zabawie. Wspomniały też o prześlicznie wystrojonej, tajemniczej dziewczynie, która przed samą północą uciekła z balu. Nazajutrz, od samego rana, specjalny goniec królewski odwiedzał wszystkie domy i dworki, szukając właścicielki zgubionego pantofelka. Królewicz postanowił ożenić się tylko z nią. Niestety pantofelek nie pasował na nóżkę żadnej z okolicznych dziewcząt. Macocha Kopciuszka starała się wcisnąć pantofelek na nogi swoich kochanych córeczek, ale pantofelek był wyjątkowo mały. Już goniec miał opuścić dworek wdowy, gdy spostrzegł w kuchni przy piecu Kopciuszka. A to co za panienka? Spytał. To moja pasierbica, pomaga w kuchni, bo jest brzydka i głupia, odparła niechętnie wdowa. To nic nie szkodzi, rzekł goniec. Rozkaz dany mi przez królewicza mówi, że żadnej panienki pominąć mi nie wolno. Zażądał więc stanowczo, aby i pasierbica wdowy przyszła do pokoju i spróbowała włożyć pantofelek. Dziewczyna weszła pewnym krokiem i choć usmolona, nie zawstydziła się królewskiego sługi. Śmiało wsunęła drobną nóżkę w szklany pantofelek i, o dziwo, wszedł i pasował wyśmienicie. Zdziwiona, ze złości prawie od zmysłów odchodząca macocha i siostry przyrodnie, musiały patrzeć bezsilnie, jak zabiedzony dotąd Kopciuszek, to nieszczęsne, wzgardzone przez nich dziewczę wsiada do karety i odjeżdża do zamku. Ślub z królewiczem odbył się niebawem, a młodzi małżonkowie żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polony.